ten prawdziwy, wiecie. Ta pani. Tak, prosto z Syberii przywieziony. Ta pani obok to jest pani Beata Palko. Pani, która jest menadżerem takiego. No nie wiem, jeszcze wy macie czas na to, żeby chodzić po takich lokalach. Takiego miejsca dla rozrywki, dla starszych osób, dorosłych osób w Suwałkach. A ten tutaj pan to jest mój przyjaciel Aleksiej Zujew. Przyjechał specjalnie z Moskwy do was. Aleksiej w tej chwili oprócz tego, że gra jeszcze w piłkę, jest, jak już powiedziałem, bramkarzem, również pisze i komponuje muzykę. Zapisał właśnie, już ma na swoim koncie jeden album, taki jeszcze, no, powiedzmy to, album prezentacyjny, ale myślę, że w niedługim czasie już będzie można usłyszeć o nim również w Polsce. Dzisiaj chciałbym przede wszystkim, myślę, to jest taka fajna okazja, w międzyczasie jak Mikołaj będzie wam rozdawał te skromne upominki, które są, to trzeba akurat podkreślić, inicjatywa i duży wkład w to wszystko przede wszystkim mają pracownicy i obsługa lokalu, który nazywa się Brama. Wiecie o tym, że ludzie o was pamiętają i chcą też pomagać, bo pomoc ta, tak naprawdę nigdy nie wiemy, w którym momencie w naszym życiu jest potrzebna. Cieszymy się, że jesteście zdrowi, że uczycie się fajnie tutaj z różnymi sukcesami, ale najważniejsze jest to, żeby tak chłopaki się już uśmiechają, tak? Spojrzenia porozumiewawcze. Najważniejsze jest to, żeby chęci nigdy nie zabrakło, także. Wierzycie świętego Mikołaja? To nie wierzy. Ręka do góry. Nie będzie prezentu. Nie będzie. A jestem prawdziwy czy nie? Nie. To tak czy nie? Nie. Kto mówi, że nie? A chodź tutaj do mnie. Tutaj kolega. Dotnij brody. Tylko nie ciągaj, tylko dotnij. Co i jaka? Aleksej, ja chciałbym podziękować wam przede wszystkim za zaproszenie. Tutaj wszystkim waszym opiekunom za to, że wam pomagają i on patrzy na wasze twarze i cieszy się, że się uśmiechacie, że czerpiecie radość z życia. I też powiedział coś takiego, że powinniście sobie zdawać z tego sprawę, że nie ma ludzi lepszych i gorszych, równych i równiejszych. Wszyscy mają to coś w sobie, każdy z was ma coś w sobie. Pewne sytuacje między naszymi rodzicami, czy sytuacje życiowe, my nie do końca jesteśmy w stanie zrozumieć. On właśnie w tej piosence próbuje wyjaśnić i przeprosić. Przeprosić przede wszystkim również swoją córkę, ale dzieci, które przez błędy dorosłych ludzi po prostu cierpią. I wszystkie jego piosenki jednak mają zawsze ten pozytywny motyw. To, co on próbuje przekazać w swoich piosenkach, a ja wam próbuję wytłumaczyć, że wszystko zależy od was. To wy jesteście najważniejsi. Miłe moje, radna doczynka, znaj, понимаєш, choć i sierpisz się, ty prosti mnie, moja krawinoczka. Это жизнь, и никуда не денешься. Ты прости меня, моя хорошая, что без папки утром просыпаешься. Часто вижу сон, как ты, любимая, ручки протянуть ко мне пытаешься. Прости меня, негодного отца, и душа на части разрывается. С этим жить нет силы и терпения. В храм ходил пред Господом покаяться. Нет меня с тобой, моя любимая,
Я пройду все муки и страдания, лишь бы ты всегда была счастливая. Ты прости меня, моя кровиночка, за твои недетские рыдания. Заспела до вас Миколай. Не надо. Не умiem. To może Mikołaj jakoś się wykupi. To może pomożecie to zaśpiewać. Jakoś kolędę. A jaką? Na przykład. Czuteczku na liże, chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. W tobie serca ochotnego, o Boże, chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Przede wszystkim Wojtkowi, pani Beacie, jeszcze Aleksiejowi. Mikołajowi, tak. Interes jest interes, Mikołajowi, tak? Przede wszystkim. No nie, wszystkim którzy przyczynili się do dzisiejszego spotkania. Myślę, że zapamiętacie to wszystko. Nie? To, o czym śpiewał, co mówił pan Wojtek, co o czym śpiewał Aleksiej, to są bardzo ważne i fajne sprawy. Jeszcze raz dziękuję dzieciaków i swoim przede wszystkim. Dziękuję. Dziękuję.